Dzisiaj będzie historycznie, będzie wintażowo, będzie bardzo, bardzo arystokratycznie, ale zapraszam też osoby, które lubią tematykę ślubną, weselną, ponieważ mam dla Was kilka ciekawostek o tym, jak wyglądał przed wiekami i jak wygląda po dziś dzień najprawdziwszy bukiet ślubny, taki arystokratyczny. A to wszystko za sprawą dwóch flakoników wintażowych, które dostałam od widza, od Łukasza. Bardzo serdecznie go pozdrawiam i dziękuję mu za ten cudowny prezent. Zbieranie informacji do tego filmu, poznawanie historii tych perfum było dla mnie wielką frajdą, wielką przygodą. Mam nadzieję, że dla Was oglądanie tego filmu będzie też dużą ciekawostką i dużą frajdą. Sama marka Floris to jest dom perfumeryjny, który funkcjonuje od 1730 roku. Nieprzerwanie robi perfumy i nieprzerwanie marka znajduje się w rękach jednej rodziny. To jest dzisiaj rzadkość, wielki unikat i myślę, że zrobię o tej marce osobny film. Przyznaję, już zbieram powoli materiały. Ale na razie skoncentruję się na tych dwóch flakonikach, które otrzymałam jakiś czas temu. A są naprawdę wyjątkowe, bo jak wspomniałam, są vintage, a po drugie już nie są produkowane. Tak wygląda kartonik, perfum Florissa. A tak wygląda, a tu druga strona. A tak wygląda flakonik. To jest właśnie, jak wspomniałam, wersja vintage. Ja określam ją na około lata 60., może 70. I to jest młodzieniaszek, bo ledwie 40-letni. I zaraz o nim opowiem, ale zacznę od tematów ślubno-weselno-bukietowych, czyli od perfum Stefanotis. Najprawdziwsze perfumy, także vintage, też nieprodukowane. Nie znajdziecie tego produktu na stronach oficjalnie, nawet w wersji odnowionej. Tak wygląda flakonik perfum, też bez atomizera. Taki zwykły, zakręcany, z taką literką F na flakonie. Jeśli nie widać, to zapraszam na moje media społecznościowe, tam pokażę ten produkt. I przy okazji taka ciekawostka o marce Floris, że kto chciałby perfumy Stefanotis powąchać, to ciągle ma okazję, chociaż już ich nie ma, ponieważ marka Floris robi linie kąpielowe o tej nucie zapachowej i oczywiście poza produktami do mycia ciała są też produkty, które się nazywają Bath Essence, esencja do kąpieli. Wyglądają tak jak perfumy Florisa, w szklanym flakonie z atomizerem. Domyślam się, że trzeba po prostu do wanny trochę napsikać kilka kropel tego zapachu i można w Stefanotisie, którego na przykład się pamięta, bo ciocia używała, a ciocia pamięta jeszcze swoją ciocię i tak dalej. Perfumy mają 230 lat, więc na pewno jest cała rzesza odbiorców, która doskonale je kojarzy, ale niekoniecznie musi ich używać, ponieważ perfumy są kwiatowe, mają taką dość prostą kompozycję, niemniej jednak wytrzymały próbę czasu i uważam, że nie jest wykluczone, że one mogą pojawić się ponownie w sprzedaży jako po prostu produkt do perfumowania się, nie tylko linia kąpielowa. Natomiast sam ten pomysł, żeby ten przyjemny zapach, który się pamięta, doświadczać go w czasie kąpieli, całkiem świetna sprawa, nie wiem, kąpieli przy świecach. W takiej samej formie można zdegustować jeszcze kilka ich historycznych produktów, których perfum nie kupicie, ani wody toaletowej, jak na przykład słynne perfumy Marilyn Monroe, Rose Geranium, które podobno używała. No właściwie nawet nie podobno, ale na pewno kto zajrzy na stronę Florisa, znajdzie faktury potwierdzające to, że kupowała te perfumy i kupowała ich sporo, więc Rose Geranium do wanny jak najbardziej. Niestety nie ma Florisy w tej formie. Może jest w innej, trzeba dość długo tam posurfować po tej stronie, bo całkiem sporo mają produktów. Jak przystało na taką bardzo, bardzo historyczną markę. Powiem tak, chociaż perfumy mają bardzo wiele lat i być może ludzie dzisiaj szukają nut pralinkowych, czekoladowych, w mojej opinii kompozycja wytrzymała próbę czasu. Jest to po prostu bukiet kwiatowy. Brzmi nawet znajomo, wąchałam ostatnio takie perfumy na bazie białych kwiatów i był jakiś wspólny mianownik, więc myślę, że to jest właśnie ta ponadczasowość tego produktu.
I genialny pomysł na to, żeby wykorzystać Stefanotis. Coż to ten Stefanotis? To jest roślina doniczkowa, którą zapewne wiele osób zna. Ma taki charakter rośliny płożąco-pnącej i pięknie pachnie. W związku z tym doskonale nadaje się na bukiety ślubne, ponieważ można ją wymodelować. Daje taki efekt pięknego bukietu z naręczami kwiatów, które tak opadają ładnie. Wkleję w opisie filmu linki do artykułów, które dokładnie analizują, jakież te bukiety arystokratyczne ostatnich lat były, a potem jeśli sobie zaglądniecie na powiedzmy zdjęcia królowej brytyjskiej, która brała ślub, oczywiście jeszcze nie była wtedy królową, to ten bukiet miał podobny charakter, chociaż oczywiście one się różnią na przykład takim jakąś pewną ilością tych kwiatów zasadniczych, czasem tym kwiatem dominującym jest róża, czasem orchidea, czasem konwalia, bardzo często występują konwalie, natomiast mirt, to jest właśnie bardzo ważne, oraz ten właśnie Stefanotis, to jest taki kanon, właśnie taka podstawa budowania tegoż bukietu, przy czym tu już dodam, że mirt do bukietu wprowadziła królowa Wiktoria, ona tą modę wylansowała. Więc nic dziwnego, że James Floris, który stworzył te perfumy, powiedział, że chciał zrobić perfumy, które pachną jak śluby, które odbywały się w okolicy St. James. St. James to jest taka bardzo prestiżowa dzielnica Londynu, która przez wieki służyła arystokratom. Była po prostu ich domem mieszkalnym, takim miejscem, gdzie się mieszkało. W tej chwili ta dzielnica ma bardzo komercyjny charakter. No i tam te wszystkie śluby, które się odbywały, właśnie musiały tak wyglądać. I na pewno ten sposób, że motyw kwiatu Stefanotisu się tam powtarzał, więc no bardzo fajny pomysł na to, żeby nadać perfumom taki, a nie inny charakter zapachowy. A perfumy pachną po prostu kwiatem pomarańczy, goździkami, konwalią i Stefanotisem, ale także jaśminem, kolendrą, a w nucie bazy sandałowcem i piżmem. 1786 rok, czyli 201 lat perfumy są z nami. Dużo młodszymi perfumami, młodzieniaszkiem perfumowym jest Florissa. Niestety tego młodzieniaszka, jak wspomniałam, już nie ma. Chociaż nie wykluczam, że pojawi się za jakiś czas, bo to jest właśnie najwspanialsza cecha tych zacnych i starych domów perfumeryjnych, że one co jakiś czas jednak odnawiają te stare produkty perfumowe. Pozwalają im wracać na przykład w jakiejś odmienionej formie, w odmienionym, troszkę zmienionej formule, chociaż oby nie. Na pewno w zmienionych flakonach, bo no, dzisiaj tak flakony Florissa już nie wyglądają, chociaż kształt zasadniczy i powiedzmy kolorystyka opakowania jest taka sama. Ja bym określiła te perfumy jako zbliżone, gdzieś usytuowałabym je w okolicach pomiędzy Kobako, Bourjois, ale taka dużo delikatniejsza wersja. Natomiast kończą się jak perfumy Nina, ale ta Nina z lat 80. Często jestem o te perfumy pytana, jak pachniały. I zauważyłam, że całkiem sporo ludzi oglądających mój kanał gdzieś tam sobie wyszukało na eBayu miniaturkę i ludzie już mniej więcej się orientują, jak pachniała ta stara Nina, więc no oczywiście najbliżej do Kobako, czyli powiedzmy delikatniejsza, bardziej taka stonowana wersja Kobako. I teraz powiem Wam jako ciekawostkę fakt, że na tym nadgarstku mam naniesiony Stefanotis, to maleństwo białokwiatowe, a tu mam Florissę. I kiedy powącha się Stefanotis, to kiedy chce się powąchać zaraz w następnej kolejności Florissę, to już tej Florissy nie można wyczuć. Taka jest siła i moc białych kwiatów z bukietu weselnego. I chociaż na stronie internetowej Florissa trudno znaleźć informacje właśnie o Florissie, wierzę w to, że ona się pojawi. No, dokładnie data powstania 1978, czyli za rok będzie okrągła 40. rocznica. Kto wie, może Floris zafunduje nam jakieś małe wydarzenie. Chociaż rzeczywiście kompozycja zapachowa mało popularna, bo słuchajcie, aldehydy, nuty zielone w nucie głowy, następnie róża, jaśmin, konwalia oraz trawa, to było w nucie serca, no i w nucie bazy cedr, bób tonka, mech dębowy, piżmo, czyli mech dębowy i piżmo, czyli z jednej strony szybr, z drugiej strony takie nuty skórzane, animalne, dają właśnie ten taki bardzo, bardzo wyrazisty charakter perfum. Nie dla wszystkich akceptowalne, ale to się zmienia. Trendy wracają także w perfumach. Chcę Wam jeszcze powiedzieć o tych unikalnych produktach perfumowych marki Floris.
No i koniecznie trzeba dodać to, że to jest marka, która wyrosła z tego, że współpracowała z dworem brytyjskim. I po dziś dzień królowa brytyjska bardzo te produkty ceni, ceniła też Lady Diana. Królowa brytyjska przypadała i przepada ciągle za białymi różami od Florisa, więc myślę, że sobie je kiedyś w końcu kupię, żeby przewąchać te podstawowe, najważniejsze perfumy marki. Natomiast takim niezwykle ciekawym produktem, który mnie zafrapował, który znalazłam wędrując po stronach Florisa, a są tam przeróżne cuda, na przykład do golenia przecudne, takie bardzo tradycyjne, w drewnianych opakowaniach pojemniki na mydło, na przykład z mydłem włącznie, no taki rarytas prezentowy. Ale największym zaskoczeniem był dla mnie produkt, który jest płynem do płukania ust, do higieny jamy ustnej. Płyn, który, no właśnie, jak może pachnieć taki płyn? Otóż, no na pewno każdy pomyśli, mięta, coś bardzo takiego eukaliptusowego na przykład. Otóż nie. Floris zaproponował różany płyn do płukania ust. No, można powiedzieć, że produkt bardzo, bardzo perfumowy. Znajdziecie też taką adnotację na stronach przy tym produkcie, że jedna osoba może kupić maksymalnie miesięcznie 5 takich produktów, więc domyślam się, że to jakiś hit. Opinie użytkowników są bardzo, bardzo intrygujące i bardzo, bardzo zachęcające. Jeśli znacie jakieś produkty Florisa, testowaliście, to podzielcie się wrażeniami i opowiedzcie na przykład o swoich ulubieńcach. A ja dziękuję Wam za uwagę i wszystkiego pachnącego papa Wam życzę.